Cześć! Zapraszam Was na dzisiejszy film. Będzie on poświęcony malarstwu, a dokładnie technice akrylowej. Ja będę wykonywać dalszy etap pracy nad moim aktualnym obrazem. Wy będziecie mogli zobaczyć, jak ta moja praca przebiega, a przy okazji poopowiadam Wam trochę na temat akryli. Tym razem skupię się na takim moim praktycznym doświadczeniu. Postaram Wam się przekazać różnego rodzaju porady, tipy, triki, podpowiedzi, dzięki którym być może Wasza praca okaże się dla Was łatwiejsza, bardziej przyjemna i bardziej efektywna. Wydaje mi się, że jestem w stanie Wam przekazać coś może nie szalenie odkrywczego, ale na pewno przydatnego, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami albo na początku właśnie swojej artystycznej drogi, albo jeżeli jesteście powiedzmy na etapie takim średnio zaawansowanym, to myślę, że jak najbardziej ten mój dzisiejszy film jest dla Was. Ja będę sobie malować mój obraz. Na pewno dzisiaj on nie zostanie ukończony, bo to jest taka moje dodatkowe zajęcie, malowanie tego konkretnego obrazu. Będę go sobie tworzyła całymi tygodniami. Dzisiaj tylko zajmę się kolejnym jakimś tam fragmencikiem, kolejnym etapem, a przy okazji podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami, moimi poradami na temat techniki malowania akrylami. Dobre pędzle. Jeśli chodzi o technikę akryli, to wydaje mi się, że znacznie ważniejszy jest nie dobór odpowiednich farb, ale dobór odpowiednich pędzli. Niekoniecznie muszą to być pędzle najdroższe, chociaż nie ukrywam, że z reguły akurat w przypadku pędzli zgadza się ta zasada, że im droższe, tym lepsze. Natomiast nawet te tańsze pędzle będą sprawdzały się dobrze, pod warunkiem, że wybierzecie odpowiednie. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszymi pędzlami do malarstwa akrylowego są pędzle syntetyczne, płaskie. Pędzle syntetyczne, czyli takie właśnie stworzone z tworzywa sztucznego, z takich jakby cieniusieńkich żyłek, a płaskie pędzle generalnie dzielą się na płaskie i na okrągłe, czyli takie pędzle, które z jednej swojej strony będą stosunkowo szerokie, a z drugiej strony będą wąskie i cienkie. Ponieważ tylko takie pędzle pozwolą Wam na po pierwsze precyzję pracy odpowiednią dla tej techniki, a przy okazji nie będą one pobierać bardzo dużej ilości wody i farby za jednym razem, tylko właśnie ta ilość pobieranej z palety farby będzie stosunkowo nieduża i odpowiednia, pozwalająca na wygodną pracę. Tutaj musicie jakby sami eksperymentować, sami doświadczać, sami sprawdzać i wybrać takie pędzle, które będą Wam odpowiadały najbardziej. Natomiast zwracam uwagę na to, bo jeżeli na przykład macie wrażenie, że nie wychodzi Wam Wasze malarstwo, że nie dokonujecie postępów w takim tempie, jak tego byście oczekiwali, to może się okazać, że jakby powód tego jest bardzo prozaiczny, to znaczy, że macie kiepskie pędzle. Na to uczulam już na samym początku i zachęcam, żeby właśnie sprawdzić różnego rodzaju pędzle i wybrać takie, które będą dla Was najlepsze, ale właśnie pamiętać o tym, że ten dobry pędzel to jest podstawa. Jeśli chodzi o pędzle, to istotne jest nie tylko to, żeby wybrać, żeby zakupić i wykorzystywać odpowiednie, ale najważniejsze, bardzo ważne jest również to, żeby te wykorzystywane przez Was pędzle traktować w odpowiedni sposób. Trzeba po prostu o nie dbać. Pędzle stosunkowo szybko ulegają zniszczeniu, a zniszczone pędzle działają kiepsko i po prostu przy użyciu podniszczonego pędzla źle się pracuje. W jaki sposób dbać o pędzle? Po pierwsze, nie należy ich zbyt długo trzymać w wodzie. To znaczy, wiadomo, podczas malowania musicie oczyszczać te pędzle w wodzie po to właśnie, żeby pozbyć się jakiejś konkretnej farby i móc pracować z jakąś kolejną barwą, z jakimś innym kolorem. W związku z tym wykorzystywanie pojemnika z wodą i zanurzanie tych pędzli w wodzie jest jak najbardziej niezbędne. Natomiast już po skończonej pracy absolutnie nie przetrzymujcie pędzli w pojemnikach z wodą, ponieważ one zwyczajnie się zniszczą, zniszczy się to ich włosie. To znaczy, jeżeli będziecie mieli pędzle syntetyczne, no to wiadomo, ta woda tych pojedynczych włosków nie uszkodzi w żaden sposób, natomiast uszkodzi cały ten kształt, całą tą formę Waszego pędzla i spowoduje, że ona się będzie tak rozczapieżać na końcu, że zamiast takiego ostrego zakończenia, równego, będziecie mieli taką rozszerzającą się fryzurę, która właśnie nie pozwoli na to, by uzyskiwać precyzyjne efekty w Waszej pracy. Również bardzo istotne jest to, i to z tego samego powodu, czyli właśnie, żeby nie uszkodzić pędzli, nie uszkodzić tego kształtu Waszego włosia, Waszego pędzla, to należy zwracać uwagę na odpowiednie suszenie tych pędzli. W jaki sposób najlepiej suszyć? Pędzle najlepiej jest je suszyć albo na płasko, albo nawet lepiej jest je zawiesić, nie położyć, tylko zawiesić włosiem w dół, ale w taki sposób, żeby te pędzle nie dotykały podłoża. Najgorszą sytuacją będzie to, jeżeli Wasze pędzle będziecie suszyć albo pionowo, włosiem do góry, bo wtedy zadziała grawitacja i ta Wasza fryzurka tego Waszego pędzla również ulegnie odkształceniu właśnie ze względu na działanie grawitacji, a już najgorsze będzie to, jeżeli będziecie suszyć Wasze pędzle w taki sposób, że ustawicie je pionowo, włosiem w dół i to włosie będzie przyciśnięte do podłoża. To wtedy tak naprawdę Wasz pędzel już na 100% ulegnie zniszczeniu. Aha, i jeszcze, co jest bardzo ważne, pędzle należy myć zaraz po skończonej pracy, bo jeżeli farba na nich zaschnie, to czasem można ją później jakoś tam delikatnie wyskrobać i się jej pozbyć, ale bardzo często okazuje się, że pędzel już też będzie podniszczony i już stanie się taki albo całkiem do niczego, albo naprawdę takiego gorszego sortu. Kolejną moją radą odnośnie malarstwa akrylowego jest to, żebyście malowali na tanim podłożu. Nie mówię, że tak ma być zawsze, kiedy jesteście już super doświadczeni, profesjonalni i malujecie najgenialniejsze na świecie dzieła sztuki, to sobie malujcie na czym chcecie. Ale kiedy dopiero uczycie się techniki akrylowej, to naprawdę zachęcam Was do tego, żeby nie malować od razu na jakichś drogich płótnach czy na innego rodzaju podobraziach, które dla Was osobiście są kosztowne. Ponieważ jeżeli Wy będziecie malować na drogim podobraziu, na takim, na które po prostu, którego zakup był dla Was jakiegoś rodzaju poświęceniem, no to wtedy malując będziecie się spinać, będziecie zestresowani nawet tak podświadomie, że Boże, tyle pieniędzy wydałam na to płótno, a teraz się pomylę, namaluję brzydki obraz i wszystko pójdzie do śmieci, będzie na zmarnowanie. I to Was po prostu będzie blokować taka sytuacja i będzie sprawiać, że rzeczywiście będziecie malować gorzej. Dlatego, kiedy jeszcze uczycie się malować, kiedy macie jakieś swoje pierwsze doświadczenia z malarstwem akrylowym, to malujcie na byle czym. Na tekturze, na papierze, na jakichś, nie wiem, starych kawałkach desek, niepotrzebnych płyt, sklejek, czegokolwiek, na czym tylko, wiadomo, na czym tylko ta farba się będzie w stanie utrzymać, to nie zwracajcie uwagi na to, że na przykład dane podłoże jest nie takie szlachetne, nie jest takie cenione i może jest gorszej jakości, to nie szkodzi. Ale jeżeli właśnie będzie ono dla Was łatwo dostępne, jeżeli będzie dla Was niekosztowne, to wtedy Wy będziecie malować po prostu lepiej, bo będziecie się czuć swobodnie i nie będzie dla Was żadnym problemem to, że ewentualnie dany obraz Wam nie wyjdzie, że będziecie musieli go wyrzucić no i co z tego? No to nie wyjdzie, to zrobicie następne i zrobicie 50 następnych i w końcu ten 51 wyjdzie. Ale jeśli chodzi o farby, to tutaj muszę Was zachęcić do tego, żeby nie korzystać wyłącznie z takich najtańszych, najgorszych. I to mówię to pomimo tego, że jak sami widzicie, ja dzisiaj wykorzystuję takie, no może nie najbardziej renomowane marki tych farb akrylowych. Natomiast tak jak wspominałam we wcześniejszym filmie, ja wykorzystuję w tym momencie pozostałości resztki mojego zestawu farb akrylowych, no i po prostu te mi zostały i te chcę je wykorzystać. No dobra, to ja chyba dzisiaj już kończę. Myślę, że przekazałam Wam kilka porad na temat malowania akrylami. Oczywiście będą pojawiać się kolejne filmy, bo jak widzicie, ten obraz dzisiaj jeszcze nie został ukończony. Ja będę sobie nadal nad nim pomalutku pracować. Co jakiś czas będę włączać kamerę, a przy okazji będę właśnie opowiadać Wam o malowaniu akrylami. Także jeśli ten temat Was interesuje, to zachęcam oczywiście do tego, żeby subskrybować mój kanał, żeby zaglądać, żeby oglądać moje filmy. A jeżeli zostawicie pod tym dzisiejszym łapkę w górę i jakiś komentarz, to będzie mi naprawdę bardzo miło. Dobra, to tyle, dziękuję, trzymajcie się i do następnego filmu, pa!